z nami gościem, minęła 20. Marcin Bąk, gospodarz wolnych głosów w konkurencyjnej telewizji Republika. Witam serdecznie. Witam. Piotr Pałka, portal rebelia.pl. Maciej Hutkiewicz, tygodnik Solidarność. Witam serdecznie. I Piotr Lenin Lisiewicz, inaczej niż zwykle, nie z Poznania, a z okolic Rzeszowa. Witamy panów i państwa serdecznie. No to pierwsze pytanie w takim razie skierujemy w stronę Rzeszowa właśnie. Jarosław Kaczyński był przed chwilą pytany o tę wypowiedź pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która stwierdziła, że suwerenem w Polsce jest konstytucja, a Jarosław Kaczyński mówi, no nie, w konstytucji jest jasno napisane, że to naród, a być może, bo taką alternatywę Jarosław Kaczyński przedstawił, pani prezes Gersdorf stoi w obronie tej barykady, którą jest system sądownictwa, który broni postkomunizmu. Piotr Lisiewicz o komunizmie i o postkomunizmie pisze od lat. Jak to skomentuje? Piszę od lat na Podkarpaciu, jestem trochę dalej od Rzeszowa, bo w Rymanowie to już Beskid Niski, prawie Bieszczady. No i tutaj nie ma puczu, tutaj spokojnie, tutaj raczej jak się spotyka ludzi na ulicach czy na szlaku, to mówią o tym, że te zmiany są tym, czego by chcieli. To jest trochę tak, że przez to, że tej zmiany w sądach nie było, że każdy, nie wiem, w małej miejscowości wie, że, nie wiem, syn sędziego został sędzią, przez to, że dzisiaj w Sądzie Najwyższym, tym najważniejszym sądzie, są ci, dla których jest to ukoronowanie kariery, czyli jasne jest, że jest to sąd najbardziej skomunizowany. Mamy tam, nie wiem, sędziego Godynia, który nie był, nie wiem, jakimś tajnym współpracownikiem, kapusiem, a był funkcjonariuszem, oficerem śledczym służb PRL-owskich, albo mamy sędziego Płóciennika, który wsadzał do więzienia na 8 miesięcy starszą panią nazywaną niezłomną koszalnianką Zofię Pietkiewicz za to, że obrażała milicjantów i tym samym demoralizowała młodzież. To już było osobiste zaangażowanie sędziego. Ten Sąd Najwyższy jest pierwszym sądem, w którym powinny zajść bardzo radykalne zmiany. W miejsce tych starych komuchów powinni wejść młodzi, profesjonalni, wrażliwi sędziowie zupełnie inną mentalnością od tamtych. To jest tak, że mam wrażenie, że przez te lata ukształtowała się taka hierarchia, że jest taka grupa tak zwanych sędziów pałacowych, którzy tam sobie są gdzieś u góry, rozdają te stanowiska, gdzie nie wiem, w Trybunale Konstytucyjnym się zarabia 20 parę tysięcy za żadną robotę tak naprawdę, bo się tam parę razy w miesiącu spotkają, a na dole tymi sędziami się za dużo mniejsze pieniądze zmusza się ich do pracy olbrzymiej tak naprawdę. No więc to jest otwarcie awansów dla tych sędziów, którzy inaczej podchodzą do wykonywania zawodu. Nie dziw, że tamta wierchuszka podnosi krzyk, no i nie dziw, że ten system III Rzeczpospolitej, który się opierał na tym, że jest właśnie ta zamknięta kasta, reprezentanci jego podnoszą krzyk, wrzask w TVP Info, o tym mowa jest dzisiaj przez całe popołudnie. No, Marcin Bąk, w takim razie jak ta sytuacja wygląda? No bo jeżeli mamy pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która twierdzi coś, co jest w oczywisty sposób sprzeczne z tym, co stoi zapisane w Konstytucji, i ona mówi, że suwerenem jest Konstytucja, dokument, no to co na ten temat sądzi? Ja nie jestem telepatą, no nie siedzę w głowie pani prezes, ale mam takie wrażenie, że ona dokonała pewnego skrótu myślowego. Chciała być może wyrazić się w ten sposób, że to prawa, tak? Prawa są ważniejsze niż chwiejne wahania mas, tak? Bo to jest pewna wizja państwa, tak? Nomokracja, ale to nie jest demokracja. My żyjemy w demokracji. To jest dla mnie o tyle ciekawe, że w tej chwili bronią właśnie konstytucji, bronią demokracji ludzie, którzy twierdzili zawsze, że demokracja jest najlepszym ustrojem, a w demokracji większość ma rację. Im większa większość, tym większa racja. No i po wyborach w Polsce, po wyborach w Stanach Zjednoczonych pojawiły się takie pojęcia jak demokracja liberalna i demokracja nieliberalna, demokracja populistyczna. Są to pewne absurdy językowe, no ale one funkcjonują, zwłaszcza w tej sferze
internetowej, bardzo mocno w sferze publicystycznej. Wydaje mi się, że ta wypowiedź pani prezes Gersdorf właśnie zmierzała w kierunku jakiejś takiej trochę może kalekiej próby obrony idei jakiegoś państwa opartego na prawie. No może ona po prostu zmierzała w stronę obrony tego środowiska, z którego ona pochodzi. Może na pewno tak. Ona nie broniła idei, tylko broniła interesu. Nie mogła tego expressis verbis powiedzieć, z całą pewnością, ale była to taka próba, tak mi się wydaje, dla ludzi, którzy to słuchali, właśnie pokazanie, my stoimy na straży prawa, bronimy prawa, my ostatni strażnicy prawa. No nie mogła przecież wprost powiedzieć, bronimy siebie, tak? Bronimy nasze środowiska. A może właśnie w ten sposób jest to odbierane. Im większa większość w systemie demokratycznym, tym większa legitymizacja do wprowadzania zmian. Im bardziej krytyczne w demokracji obywatele oceniają instytucje, tym większa konieczność wprowadzania zmian. Sądy są krytycznie oceniane. To skąd w takim razie, pytam Piotra Pałkę, te głosy, które płyną z Brukseli? Komisarz Timmermans, który mówi to, co mówi, i pani komisarz Bieńkowska, która mówi, że Unia i komisja jest świadoma tempa i trybu, w jakim zmieniane są sądy, ustrój sądów w Polsce. Unia Europejska jest świadoma tego trybu, dlatego że jest bardzo dobrze briefowana przez polskich urzędników i przez polskich polityków pracujących w Brukseli i zaprzyjaźnionych z nimi, funkcjonujących na co dzień w Polsce. Nie jest to tajemnicą, bo to korespondencja zresztą niezgodna z polskim prawem, gdzie urzędnicy i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego briefowali urzędników Komisji Europejskiej na okoliczność walki z polskim rządem o kształt Trybunału, więc ta przyjaźń jest udokumentowana. Jest też udokumentowana przyjaźń samego Fransa Timmermansa z polskimi politykami. Przypominam, że wystąpił w spocie wyborczym w trakcie kampanii wyborczej w Polsce, namawiając do głosowania na Nowoczesną Ryszarda Petru. Kończył się ten film słowami "Good luck, Richard". Zresztą później Nowoczesna chwaliła się spotkaniami Ryszarda Petru z Fransem Timmermansem. Jest to polityk konkretnej frakcji Partii Pracy w Holandii. W Holandii, w której komisja sądownicza, czyli odpowiednik KRS-u, jest nominowana przez króla na podstawie dekretu na wniosek ministra bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czyli odpowiednika naszego Ministerstwa Sprawiedliwości. Niech pan Timmermans zrobi najpierw krok w stronę demokratyzacji tej procedury w Holandii, to potem będziemy mogli z nim porozmawiać. Ale Frans Timmermans, kiedy postawił się ten argument w rozmowie z Fransem Timmermansem w trakcie pytań, on mówi, że to jest zupełnie inna sytuacja i że nie ma żadnego porównania pomiędzy tym, co jest w Holandii, a tym, co jest w Polsce. Dlaczego? No, porównania są i będą. Wszystko da się porównać ze sobą. Oczywiście sytuację każdą można zbić takim argumentem, że to jest nieporównywalne, ale to trzeba udokumentować. Nie żyjemy w próżni. My już nie jesteśmy tym krajem, który wchodził w 2001 roku do Unii Europejskiej i aspirował do salonów i traktował tych urzędników i polityków w Europie jak kapłanów, którzy pouczali nas, jak się trzeba zachowywać w demokracji. Ja przypominam, że Frans Timmermans jest urzędnikiem, który nie ma demokratycznego mandatu sprawowania do zasiadania w Komisji Europejskiej, a chce zmieniać i wpływać na proces prawodawczy w Polsce, ustawodawczy w Polsce. A ja tylko przypomnę, że za ten proces, za reformę sądownictwa odpowiada polski Sejm, polski Senat i prezydent. I to oni w pierwszej kolejności powinni się wypowiedzieć, zamknąć ten proces, jeżeli Komisja Europejska chce to oceniać. I polscy urzędnicy i politycy mówią, jak zamkniemy ten proces, to bardzo chętnie porozmawiamy z Komisją Europejską, wymienimy się na ten temat uwagami. Maciej Hutkiewicz, w Polsce podejmowane są decyzje, dyskusja na ten temat trwa. Komisarz Europejska, pani Bieńkowska, mówi między innymi o tym, że proces zmiany ustroju sądów może mieć wpływ na negocjacje budżetowe pomiędzy Unią a Polską. No, ja myślę, że to jest skandal. Pani komisarz Bieńkowska to nie jest apolityczny komisarz, który jest fachowcem i znalazł się w Komisji Europejskiej, bo zna się na tym, na czym powinien się znać. Tylko to jest polityk Platformy Obywatelskiej, która no, jest oczywiście bardzo mocno zaangażowana i na pewno będzie jeszcze zaangażowana, nawet jeżeli będzie chciała wycofać się z polityki, w jaki sposób będzie próbowała wspierać Platformę Obywatelską w Polsce. Więc jestem absolutnie przekonany, że jej słowa to jest element po prostu kampanii prowadzonej przeciwko Polsce, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Przez polskiego obywatela?
No oczywiście przez polskiego obywatela, bo polski głos w Brukseli jest mocniej słyszalny niż głos jakiegokolwiek innego komisarza, który nie zna tak dobrze naszych warunków. Prawdopodobnie urzędnicy z Brukseli bardziej wierzą pani komisarz niż być może naszym europosłom. Zresztą dyskusja na temat Polski odbywa się chyba tylko nie tylko w Komisji Europejskiej, bo zdaje się, że francuski MSZ też wystosował jakąś notę w sprawie tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, gdzie napisał, że przygląda się temu, co się dzieje w Polsce, więc zatacza to coraz szersze kręgi. Ja się zastanawiam, gdzie jest ta nasza suwerenność, że jakiś zagraniczny MSZ jakiegokolwiek kraju będzie nam mówił, co mamy robić, a czego mamy nie robić. Myślę, że to jest sprawa absolutnie skandaliczna. Piotr Lisiewicz, obserwujemy pewną taktykę działania, taktykę, która jest bardzo podobna do tego, co już oglądaliśmy rok temu. Ja chciałem spytać o to, mówiłem o tym na samym początku tego programu. Dziś Platforma Obywatelska Nowoczesna kwestionuje w ogóle fakt istnienia i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. A to jest proces, do którego opozycja doszła właśnie w wyniku działań, jakie obserwujemy teraz względem Sądu Najwyższego. Za kilka tygodni możemy mieć do czynienia z sytuacją, że przedstawiciele Platformy Nowoczesnej będą mówili: Sąd Najwyższy to nie jest Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa to nie jest Krajowa Rada Sądownictwa, a prezesi sądów mianowani w drodze tej ustawy nie są prezesami sądów, a zatem wyroki tych sądów są nic nie warte i w zasadzie w Polsce nie ma sądownictwa. To jest droga, którą w tej chwili zmierza opozycja? Tak, ale to jest, można powiedzieć, ośmieszanie się, tak? To znaczy, jeśli nie rządzi postkomuna w sądach, jeśli nie jest tak, jak było, to nie są sądy, tak? Tak słyszałem. Pojawia się też taki argument, on się pojawił ze strony partii Razem, która partia Razem mówi, właściwie podzielała ocenę PiSu, jak chodzi o sądy, czyli że sądy są bezduszne, są biurokratyczne, ludzie zwykli są fatalnie traktowani przez te sądy, ale będzie gorzej, bo Jarosław Kaczyński wprowadzi swoich sędziów. To jest totalne już robienie ludzi wody z mózgu. No, nie może Jarosław Kaczyński wprowadzić, nie wiem, tak jak urzędnicy, ministrowie mogą zastępować jednych urzędników innymi. No, są sędziowie, którzy kończą studia, aplikacje. No i być może będzie tak, że ci sędziowie z dołów, którzy przez tą rządzącą ekipę od postkomunistyczną przez lata nigdy nie mogli się przebić, być może dostaną szansę awansu. Ja jeszcze do jednego chciałbym nawiązać, skoro o tym mówimy bezpośrednio po wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim. Po tej emocjonalnej wypowiedzi mówiono, że no, Jarosław Kaczyński znalazł się pod ostrą krytyką. Ja się z nią nie zgadzam. To znaczy, to jest tak, że to była reakcja na pewne naruszenie pewnego tabu, kiedy zginęły rodziny różnych polityków. W katastrofie smoleńskiej zginął mąż pani poseł Barbary Dolniak z Nowoczesnej, zginął mąż pani Barbary Nowackiej, liderki Lewicy. Nikt nie pyta pani, nie wiem, pani poseł Dolniak, czy jej mąż byłby dumny z tego, że nie wiem, ona przeszła z Platformy do Nowoczesnej, albo że pani Nowicka się pojawia w towarzystwie Janusza Palikota, który kpił z ofiar katastrofy smoleńskiej. Wszyscy uznają, że to jest tabu. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego jest non-stop mówienie nieprawdy o tym, że nie wiem, poglądy Lecha Kaczyńskiego były zaprzeczeniem jego poglądów. Jest to tak brutalnie rozgrywane, że ja zachowałbym się w podobnej sytuacji identycznie albo i ostrzej. W pewnym momencie należy powiedzieć nie, należy przeciwko temu ostro zaprotestować i nie przejmować się PR-em. To znaczy, jest moment, w którym jakby granica tego poniżania zostaje przekroczona i polityk musi się zachować nie jak polityk, a jak człowiek. I do tego jeszcze jedna rzecz, jak mówimy o wymiarze sprawiedliwości. To znaczy, to jest trochę tak, że te radykalne zmiany wynikają z tego, że Smoleńsk jakby obnażył stan naszego państwa. To znaczy, ta prawda o Smoleńsku jest częścią, jakby miarą cywilizacyjnego poziomu Polski. To znaczy tego, że nie jesteśmy, nie wiem, bantustanem, czy nie jesteśmy krajem postkolonialnym, gdzie taka sprawa może być nierozwiązana, gdzie państwo
jest bezradne. Nie przypadkiem o Katyniu dowiedzieliśmy się prawdy w momencie, kiedy skończyła się komuna. No więc jeśli kończy się to państwo postkolonialne, to Smoleńsk też jest stawiane jako sprawa, która jest takim tematem tabu. Przez lata obowiązywała jakaś poprawność polityczna, że o różnych sprawach Polacy z imienia pedagogiki wstydu nie mieli mówić. Również spytać tak? O komentarz do tych słów, które wypowiedział w wywiadzie w Gościu Wiadomości Jarosław Kaczyński. Powiedział, że to już jakiś czas temu podjął decyzję, że zareaguje w ten sposób na kolejną taką. Tak, dlatego że tego rodzaju działania były podejmowane nie od kilku dni, nie od tygodnia, tylko od miesięcy. Oczywiście była pewna eskalacja tego ataku, bo tak należałoby to nazwać. Ja w nawiązaniu do słów redaktora Lisiewicza natychmiast mam takie skojarzenia z szermierką. Walczy się tak... Bąk szermierz, również. Żeby było jasne. Walczy się tak, jak nam przeciwnik pozwala. Dobiera się taką taktykę, na jaką nam przeciwnik pozwala. I to znaczy, że opozycja walczy tak, jak może, czyli niewiele może. Może atakować i znowu zdobywamy punkty w tym miejscu, w którym przeciwnik daje nam szansę zdobycia jakiegoś punktu. W obszarze socjalnym przeciwnik, czyli Prawo i Sprawiedliwość, nie daje żadnych szans zdobycia punktu. Tak? Kondycja gospodarcza się poprawia. Mnóstwo innych obszarów jest nie do ruszenia, więc został jeden obszar, denerwowanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No, jeżeli przeciwnik lubi atakować, nie lubi się bronić, co możemy zrobić? Atakować, non stop. No dobrze, ale też jest taka taktyka polityczna, zwracam się do Macieja Chutkiewicza, którą stosuje z powodzeniem chyba Donald Trump i analitycy w Stanach Zjednoczonych mówią o tym, że jednym z elementów jego taktyki politycznej od dawna jest to, że jeśli on zostanie zaatakowany, to oddaje 10 razy mocniej. I robi tak zawsze, za każdym razem, kiedy jest zaatakowany. W tej chwili mieliśmy prowokację ze strony Platformy Obywatelskiej, reakcję. Platforma usłyszała parę delikatnych słów prawdy na swój temat. No jest wielki krzyk. No oczywiście, że jest wielki krzyk. Ten krzyk był oczywiście zaplanowany wcześniej. Ja myślę, że te działania wobec Jarosława Kaczyńskiego, nie tylko, że one trwają od miesięcy, one trwają od 7 lat w zasadzie. I atakowanie Jarosława Kaczyńskiego, liczenie na to, że on się złamie, że właśnie zareaguje w taki emocjonalny sposób, że zacznie krzyczeć, to jest to, na co opozycja liczy. Zresztą zaraz się pojawiły głosy, hurra, udało się, klaszczemy, zacieramy ręce, róbmy tak dalej, bo znaczy się, że to jest dobry kierunek i w ogóle róbmy tak. To pokazuje niestety pewne odczłowieczenie tej, już nawet nie jest debata tej walki, która się odbywa niestety. No to na koniec Piotr Pałka, czy Platformie Obywatelskiej opłaca się, żeby w przestrzeni publicznej słychać było o tym, że są nazywani zdradzieckimi mordami i że odpowiadają za śmierć osób, które zginęły w Smoleńsku? Przecież istnieje gigantyczna liczba ludzi, którzy tak właśnie uważają. Czy to się sile politycznej może opłacać? Bo Platforma ewidentnie tak do tego podchodzi, udało się. Platformie się wydaje, że jej się to opłaca i ona cały czas realizuje taki scenariusz radykalny wbijania siekiery między siebie i PiS po to, żeby uprawdopodobnić taką narrację, którą nie tyle od 7 lat, co od 20 kilku uskuteczniają politycy różnych opcji, których Platforma jest dzisiaj ucieleśnieniem, mianowicie odczłowieczania i demonizowania Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza. Łącznie z tym, że były filmy w jednej z telewizji dramat w trzech aktach, gdzie byli kompletnie podstawieni ludzie, którzy opowiadali kompletnie odlotowe historie, albo były zakładane wydawnictwa, które wydawały książki, gdzie były podkreślane jakieś cechy fizyczne Jarosława Kaczyńskiego czy Antoniego Macierewicza do właśnie było ciągnięte w stronę jakiejś psychopatii i tak dalej. I to jest powtarzane od lat, wbijane ludziom do głów i każdy incydent pod tytułem puściły mi nerwy jest przyklejany do tej osi czasu, która jest budowana od 20 kilku lat. Szanowni panowie, szanowni państwo, o tej osi czasu będziemy rozmawiać w kolejnej części Minęła 20, ponieważ to proces, który obserwujemy w Polsce od lat. Dziękuję uprzejmie gościom w pierwszej części programu Minęła 20. Kłaniamy się również Piotrowi Lisiewiczowi w Rymanowie. Do zobaczenia, spokojnego odpoczynku. Panowie, dziękuję bardzo. Państwa bardzo proszę, zostańcie. Druga część programu zaczyna się teraz.
uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za chama. Ale pan zdaje sobie pan sprawę, co pan w tej chwili powiedział. Tak. Jeśli będą dotacje, postawię w mojej wsi pomnik obu braci Kaczyńskich z napisem na cokolwiek ku przestrodze. Terrain ahead, pull up. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Okładki głównych tygodników. No to jest lektura nieprawdopodobna. Jakiś prezydent Lech Kaczyński na zdjęciach w jakimś hełmie strażackim, z grymasami, bardzo często zdjęcia robione od dołu. W 2008 roku w trakcie rosyjskiej inwazji na Gruzję prezydent Lech Kaczyński poleciał do Tbilisi, u którego bram stały już wojska Putina. Mówił o potrzebie solidarności wobec agresji Kremla. My też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Jeżeli zamach, to powiedziałem, jaka wizyta, taki zamach. No bo z 30 metrów nie trafić w samochód, to trzeba ślepego snajpera. Więc raczej wygląda to na coś bardzo niepoważnego. To wie pan, przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. A w studio kolejny gość, Maja Dłużewska, reżyser filmu Pogarda, wspólnie przygotowanego z Joanną Lichocką. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego nazwały panie film właśnie tym tytułem? Myśmy spojrzeli sobie do słownika, żeby zdefiniować to sformułowanie. Uczucie bardzo silnej niechęci połączone zwykle z poczuciem własnej wyższości wobec kogoś lub czegoś. Dlaczego film o ofiarach katastrofy tak został nazwany? No, dziś czekając na wejście do pana, słuchałam fragmentów. Słowo pogarda właściwie padało ciągle, prawda? Mówiliśmy o stosunku tamtej strony, że tak powiem, na przykład do katastrofy smoleńskiej, co wówczas, kiedy robiłam ten film tyle lat temu, wydawało mi się czymś niewiarygodnym w Polsce. Pogarda do rodzin, na przykład do sierot. Coś, czego wydawało się, że w naszej cywilizacji nie ma. I ten film był takim protestem, ale Magda Mertowa, film kończy się tym, że ona ciągle powtarza sobie te słowa, ale chroni nas Panie od pogardy, od nienawiści, zbaw nas Boże. No, minęło te 6 lat od realizacji filmu i powinniśmy powtarzać to sobie jak pacierz, albo nie. To spójrzmy w takim razie na fragment nagrania, które zostało wykonane w Sejmie w trakcie dyskusji, która wywołała między innymi słowa, o których mówiliśmy i wczoraj na naszej antenie i mówiliśmy o nich również dziś. Bardzo proszę, nagranie z Sejmu z Twittera Samuela Pereira. Rozmowę z bratem sobie przypomnij, o pogodzie, o pogodzie. Padły tam słowa, rozmowę z bratem sobie przypomnij. Sformułowanie kierowane do Jarosława Kaczyńskiego i element tego przemysłu pogardy. Mamy rok 2017. W moim filmie to samo mówi Palikot. A jeżeli to on jest winien katastrofy, mówi Palikot, dokuca zresztą, który krzyczy na jakąś posłankę, która 2 tygodnie po katastrofie jest ubrana na czarno. Co to jest, mauzoleum jakieś? Dlaczego pani jest ubrana na czarno? To się wtedy zaczęło i przyznam, że to, że dziś ten film jakby wraca, to jest nasza ogromna przegrana. Myślę, że ogromna przegrana. Wróciło to w tej samej formie, ale jeszcze wpełzło do Sejmu, który wtedy był, no jednak nie było takich obyczajów. To wszystko zdziczało przez te lata, czyli ja jako reżyser wydaje mi się, że no totalnie przegrałam, po prostu kulą w płot, bo jeżeli miałam nadzieję, właśnie nie miałam wtedy, ale dobrze, no jak ktoś robi film, pisze książkę, to ma nadzieję, że jakiś będzie efekt tego. Tego efektu nie było, nie ma. No dobrze, ale może to oznacza, no bo przecież słyszeliśmy
Przykładów była cała masa. Pokazywaliśmy materiał z okładkami, zdjęciami. To wszystko działo się przed 10 kwietnia 2010 roku, a później to jeszcze przyspieszyło i już nie względem nieżyjącego, choć też Lecha Kaczyńskiego, również zaczął w ten sposób atakowany być Jarosław Kaczyński. A wypowiedź z mównicy sejmowej dotycząca tych samych ludzi, którzy organizowali ten przemysł, powołujących się na Lecha Kaczyńskiego, jakby byli jego wielkimi zwolennikami, jego wielkimi przyjaciółmi, a Jarosław Kaczyński jego przeciwnikiem. No pan Mazgula też krzyczy solidarność, solidarność, czyli wszystkie świętości, rzeczy, które należałoby szanować, ludzi, których należałoby szanować, są zmiatani, znaczy oni usiłują przejąć, prawda, czy wspaniałego, mądrego i bardzo odważnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy powiedzmy ideały solidarności. Oni to przejmują, nurzając w błocie. No jest to, czy ja to rozumiem w ten sposób? Ja rozumiem w ten sposób. Oni są już rzeczywiście pod ścianą w tej chwili. Bo ten Smoleńsk, no strasznie długo czasu upłynął. Ja mówię o przegranej, ale ten czas dalej płynie i ta rzecz się wyjaśni. To zaraz będzie jasne. Ten mord, ta zdrada, to wszystko, to się wyjaśni. Ostatnia wstrząsająca scena z Sejmu, mówię teraz o panu Jarosławie Kaczyńskim, to padło i to dobrze, że to padło. Bo to pęknie, za chwilę musi pęknąć. Jest, mamy Amber Gold, prawda? Mamy aferę warszawską reprywatyzacyjną. Te wszystkie sprawy, wszystkie afery, zaniechania i zbrodnie, to wszystko ich już stawia pod ścianą. Niewielki mamy na to wpływ. Oni już nie mają ruchu, więc gryzą, więc kąsają. No i tu można upatrywać no, czegoś optymistycznego, że to tylko są takie przedśmiertne drgawki kąsania. Czy to jest w takim razie takie nieświadome działanie w nerwach, w afekcie? Czy to jest technologia? Technologia mająca na celu wyprowadzenie z równowagi, spowodowanie takiego, a nie innego zdjęcia w gazecie, wypuszczenie tego zdjęcia za granicę? Czy to jest technologia, czy to jest afekt? Jedno i drugie. Technologia, dlatego że oni fantastycznie wykorzystują, zresztą tam esbeków i ubeków jest mnóstwo. Oni są w tym świetni, w prowokacjach, prawda? Więc tutaj prowokacje są i na ulicy, i w Sejmie. Wszędzie są prowokacje i to jest kapitalnie, uważam, przeprowadzone. I dlatego, że robią to fachowcy, prawda? Jest ta sytuacja ściany i prowokacji. Bardzo, bardzo... Czy ona jest niebezpieczna? Nie chcę powiedzieć, że niebezpieczna. Ona jest ciekawa, tyle tylko, że tak żenująca, że tego się właśnie oglądać nie da. Bo to jest rzeczywiście no, zapaść cywilizacyjna. My patrzymy i rozumiem, że trudno ludziom uwierzyć, że to Polacy, że my tu żyjemy, prawda? A jednak musimy to przyjąć do wiadomości, że tak wygląda społeczeństwo. Tak. Już. Maja Dłużewska była gościem Minęła 20. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Państwa bardzo proszę. Program trwa. Zostańcie z nami. Poprosiłem o to spotkanie w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, naszych posłów, ale też tysięcy osób, które podpisały petycję do pana prezydenta o zawetowanie ustawy, wszystkich trzech ustaw zmieniających polskie sądownictwa. Dla nas ta sprawa jest ciągle niezamknięta. Dlatego tak bardzo wyraźnie, oprócz takiej codziennej pracy tutaj w parlamencie, będziemy oczekiwać od prezydenta Dudy trzy razy weta. Chcemy zadeklarować, że zrobimy wszystko, co możliwe, aby opóźnić i byśmy chcieli zablokować pracę nad tą złą ustawą nad Sądem Najwyższym. Pan prezydent zgłosił w tej chwili swoją propozycję, którą uważam, że parlament rozważy. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Polacy oczekują dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, który będzie im służył, który będzie pracował dobrze i uczciwie. A naszym kolejnym gościem jest Marcin Adamczyk, politolog. Witam serdecznie. Witam panie doktorze. Dobry wieczór. Panie doktorze, przygląda się pan temu, co się w tej chwili dzieje? Jeszcze nie doktorze, przepraszam. Politolog w każdym bądź razie. Przyglądamy się temu, co w tej chwili dzieje się w polskiej polityce. Przyglądamy się próbom zmiany systemu sądownictwa w Polsce i widzimy proces polityczny z tej strony. Czy pańskim zdaniem większość parlamentarna w Polsce ma prawo próbować przeprowadzić tego rodzaju zmiany? I czy one są zmianami, które mieszczą się w tym, czym nazywa się system polityczny?
Szanowni Państwo, Panie redaktorze, ja bym chciał tu zrobić trochę lekko przedługawy wstęp, ale postaram się maksymalnie szybko to powiedzieć. Od pewnego czasu widzimy na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, iż społeczeństwa odrzucają ze stałe elity i te elity nie potrafią sobie z tym odrzuceniem poradzić. Proszę zobaczyć, jak wyglądała sytuacja tuż po wyborach prezydenckich w Polsce, gdzie przedstawiciele mediów wrogich wobec prezydenta używali słów typu gówniarze wybrali nam prezydenta, tak? A po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy do czynienia z narracją w stylu, że, przepraszam za te słowa, ale takie słowa padały, że Hołota została przekupiona za 500+ i dlatego zagłosowała na tą partię. Potem doszło do takiego deprecjonowania wyniku wyborczego, iż zaczęto stosować arytmetykę, iż w związku z niską frekwencją to na Prawo i Sprawiedliwość głosowało jedynie 18% Polaków, i dlatego nie ma ta partia mandatu do sprawowania władzy i do jakichkolwiek zmian. Tylko korzystając z tej arytmetyki, moglibyśmy dojść już do takiej ściany, gdzie obowiązująca konstytucja, należy pamiętać, iż otrzymała gdzieś poparcie 20-kilku% Polaków, gdyż frekwencja w referendum też nie była zbyt wysoka. A czy konstytucja nie obowiązuje? Obowiązuje wszystkich. I tak samo wybrany rząd i wybrana głowa państwa mają prawo realizować politykę, którą obiecali, że będą realizować. Więc uważam, iż jak najbardziej ku temu mają prawo. No dobrze, no ale mamy przecież jasną właśnie politykę opozycji, która mówi, Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie jest trybunałem, sędziowie nie są sędziami, a są dublerami. I teraz widzimy, że dokładnie tą samą ścieżką idzie opozycja w związku z reformą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa. Czy za chwilę będziemy to samo słyszeć o sądach, o wyrokach sądowych, o tym, co będzie działo się we wszystkich powszechnych sądach i w Sądzie Najwyższym? Nie wiem, jaką ścieżkę obierze opozycja, natomiast proszę zwrócić uwagę znów, cofnijmy się trochę. Kiedy wpadły te wspomniane słowa Bronisława Komorowskiego, które państwo tutaj przytaczaliście, słynne, aczkolwiek niezbyt szczęśliwe, i po przegranych przez Jarosława Kaczyńskiego wyborach prezydenckich nie przychodził on na spotkania z prezydentem, właśnie w związku z tymi słowami sam to powiedział. Wszędzie była taka narracja, że nie zgadzają się z wynikami wyborów, nie szanują demokracji i tak dalej, i tak dalej. Druga sytuacja, już całkiem świeża i niedawna, kiedy po wyborach samorządowych, kiedy mieliśmy bardzo dużą liczbę głosów nieważnych i dość zaskakujący wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Kaczyński razem z Leszkiem Millerem stanęli i powiedzieli, że coś jest nie tak z tym systemem wyborczym, może jest zbyt skomplikowany, skoro tyle osób oddało nieważny głos i także zostali praktycznie zakrzyczani. Pamiętam, że Leszek Miller był w dość dużym szoku w tym momencie, że taka agresja go spotkała. I w tym momencie ta strona, która wcześniej twierdziła, że nie można kwestionować jakikolwiek sposób przebiegu samego procesu wyborczego, tak naprawdę cały czas uważa, że rządząca partia nie ma prawa sprawować głosu i tylko eskaluje emocje, które są, to jest bardzo niezdrowe niestety. Marcin, jest to możliwe, że niestety tą ścieżką również pójdą. Marcin Adamczyk, politolog, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Program Minęła 23. Dziękuję. Przed nami prawnicy. Opozycja chce, by prezydent zawetował ustawy reformujące sądownictwo. Platforma z Nowoczesną próbują też zablokować sejmowe prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Dlatego zgłosiły aż 1000 poprawek do ustawy. Kilka zmian zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Mają one wzmocnić rolę prezydenta przy kształtowaniu nowego składu Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, którymi teraz zajmuje się Komisja Sprawiedliwości. Przedkładamy poprawkę stwierdzającą, że o tym, kto w Sądzie Najwyższym pozostanie po uchwaleniu ustawy, ostatecznie zdecyduje pan prezydent po wcześniejszym procedowaniu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent, a nie jak pierwotnie proponowano minister sprawiedliwości, ma też określać regulamin Sądu Najwyższego, a skład Krajowej Rady Sądownictwa Sejm ma wybierać większością 3/5 głosów. Ten postulat Andrzej Duda zgłosił wczoraj po południu, stawiając parlamentowi ultimatum. Nie podpiszę tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w Sejmie, dopóki moja, ta maleńka ustawa, której projekt dzisiaj złożyłem w Sejmie, nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurku.
No właśnie, prawo dla obywateli, ale prawnicy wiedzą o nim najwięcej. Prawnicy zatem są w studiu. Witam serdecznie pana mecenasa Marka Markiewicza. Witam serdecznie. Witam pana profesora, mecenasa również Piotra Kruszyńskiego, Uniwersytet Warszawski. Szanowni panowie, panie mecenasie, uprawnienia prezydenta, jeśli wprowadzone zostaną rozwiązania, o których dyskutowali politycy, będą zwiększone. W jaki sposób, jak pan patrzy na te zmiany z perspektywy pańskiej profesji, adwokata, człowieka, który pomaga ludziom w sądach? Będą miały znaczenie, czy nie? Uprawnienia prezydenta, jeżeli chodzi o ten projekt 3/5 tylko, no to będą miały znaczenie o tyle, że dojdziemy być może do problemu jednego czy dwóch głosów. Możemy dodać pytanie, a kto będzie arbitrem wtedy, kiedy zabraknie tych dwóch głosów, tak jak przy powoływaniu rządu zawsze był taki pięciostopniowy etap, ale to już jest szczegół. Dobrze, że taki pomysł, który był zaproszeniem do konsensusu padł, został on odrzucony w istocie, bo nic to nie zmieniło protestów, temperatury w Sejmie, więc widać nie o to idzie, bo w prawie zapisać można wszystko. I tylko ja zawsze mówię, że prawo nie jest w stanie opisać, by rodzice kochali dzieci, ministrowie kochali państwo, nie uważali, że jest ono teoretyczne i działali dla jego dobra. To jest poza. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć, że prawo jest narzędziem pewnym, które służy w określonym układzie aksjologicznym. Panie mecenasie, zanim panu profesorowi oddam głos, czy w takim razie prawo, które formułuje sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa inaczej niż dotychczas, zmieni polskie sądy tak, żeby były lepsze dla obywatela i żeby mamy bardziej kochały dzieci, pozostając w polskiej, pańskiej powinno poetyce? Powinno zmienić, bo pytamy w takim razie to, co by trzeba zrobić, żeby ten stan, który ludzie odbierają jako zły, uległ jakiejś zmianie, żeby dodać, jedni powiedzą gazu, drudzy, by mieć poczucie, że sądy, które wypowiadają się w imieniu, czy orzekają w imieniu Rzeczpospolitej, wypowiadały się w imieniu tych wartości, które ludzie rozumieją. A ja szczerze powiem, że jestem przerażony od wczoraj, szczególnie ja byłem dwukrotnie posłem. Byłem także oskarżycielem Ryszarda Cyby, tego, który zamordował w Łodzi Marka Rosiaka. Ja z bliska go oglądałem. To nie jest niemądry człowiek. On pisał wiersze. Jemu jakaś szalona idea w głowie zaświtała i zabił jednego człowieka, drugiego ciężko poranił. Ale potem ja występowałem do pana premiera z prośbą o taki zasiłek socjalny dla żony po zabitym Marku Rosiaku. Sąd pierwszej instancji powiedział, że oczywiście decyzja premiera, że nie należy się ten zasiłek, jest niesłuszna, a sąd drugiej instancji powiedział, że słuszna, bo premier może robić, co chce. I ja pytam, która Rzeczpospolita była mądrzejsza? Czy ta wyższej instancji, czy pierwszej instancji? Panie profesorze, czy mamy w takim razie Rzeczpospolite różnych instancji, pozostając znowu w tej formule, którą pan mecenas zaproponował? Panie redaktorze, abstrahując od przykładu pana mecenasa, no, który jest dość rażący oczywiście, no cóż, pamiętajmy, że sędziowie są niezawiśli i że obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów i samodzielności ustaleń sądu karnego. My nie unikniemy sytuacji, w której ten sam stan faktyczny może być zupełnie oceniany przez różne składy. Lepiej, żeby tak nie było oczywiście, ale no, dążymy do ideału. Więc z tego faktu ja bym, panie redaktorze, jeszcze żadnych wniosków, abstrahując od tego przykładu, nie wyciągał. Natomiast no cóż, no na pewno nie jest dobrze, jeżeli wyroki sądowe się rozmijają z odczuciem prawnym, z odczuciem społecznym. Ale znowu, trzeba też tutaj wyraźnie sobie powiedzieć, mówienie, że wszyscy sędziowie są źli, że wszyscy sędziowie wydają złe wyroki i że zawsze rozstrzygnięcie sądu rozmija się z odczuciem społecznym, byłoby niesłusznym i absurdalnym sformułowaniem. Takie rzeczy się oczywiście zdarzają. No. Jeszcze panie profesorze, to ja dopytam w takim razie, bo chyba nikt nie twierdzi, nikt nie kwestionuje tego, że wśród sędziów są sędziowie, którzy wykazują się niezłomnością, przenikliwością, że potrafią nawet w trudnych okolicznościach sprawy nazwać po imieniu. Ja zawsze będę przypominał przykład sędziego Zduna, który w bardzo trudnych okolicznościach i odważnie rozwiązał i pokazał sprawę znaną jako afera marszałkowa. Ale problem chyba dotyczy tego, że Polacy oceniają sądy i wymiar sprawiedliwości bardzo krytycznie. Czy te zmiany, które w tej chwili są przeprowadzane przez parlament, pańskim zdaniem mogą zmienić tę sytuację? Panie redaktorze, na pewno krokiem we właściwym kierunku był krok prezydenta, zgadzam się z panem mecenasem, żeby rzeczywiście
sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powoływani byli większością 3/5 głosów. To zmusi partie polityczne do konsensusu i może troszkę ostudzić te emocje, które są tak rozhuśtane, że po prostu, no nie wiem, no chyba wszyscy jesteśmy przerażeni, jak patrzymy na to, co się wczoraj w Sejmie działo. Natomiast jest jedna rzecz, panie redaktorze, i muszę tutaj myśl skończyć, że największym koszmarem polskiego wymiaru sprawiedliwości nie są wyroki błędne. One się oczywiście zdarzają wszędzie. Tylko jest ta koszmarna przewlekłość postępowania. I muszę powiedzieć tak, że po 90 roku tych reform było, panie mecenasie, no nie wiem, 15, 20, 50, masę. I to naprawdę niewiele zmieniło. Jeżeli tu się, to wtedy trzeba od podstaw to. Ale dobrze, to ja dopytam, bo momencik, jeśli jest przewlekłość, i to też prosiłbym o ocenę panów jako specjalistów. Dobrze. Tak. Czy przewlekłość postępowania to jest kwestia związana z zarządzaniem tym skomplikowanym procesem, jakim jest prowadzenie sądu i powodowanie, żeby wiele równocześnie toczących się spraw przez wielu sędziów były prowadzone w sposób efektywny? Czy to jest kwestia związana tylko i wyłącznie z tą ideą niezawisłości sędziowskiej, która jest głównym elementem krytyki? Przede wszystkim trzeba byłoby zreformować procedury. Ja mówię o procedurze karnej, na tym znam się najlepiej, chociaż w sprawach cywilnych stoję też. Procedura karna w Polsce była nowelizowana wielokrotnie i tak naprawdę to niewiele z tego wyszło. Póki będzie tak, że postępowanie przygotowawcze w drobnej sprawie o kradzież roweru będzie prowadzone tak samo jako zabójstwo, mniej więcej tak samo, póki nie będzie sędziów pokoju. Jestem bardzo gorącym zwolennikiem tej instytucji. Wielkie uznanie dla pana marszałka Stanisława Tyszki, który propaguje tę ideę. To znaczy sędzia pokoju, nawet nie musi być to prawnik, ale w każdym razie nie musi być to człowiek po aplikacji, który załatwia drobne sprawy o wykroczenie i przestępstwa. Niestety jestem pesymistą. Wreszcie panie mecenasie, pytam o tę organizację, bo jedna sprawa to procedura, ale dwa to również sposób, w jaki sądy pracują. A to jest elementem zmian, które czym pracują? Na prawie. Jakość prawa pogarsza się z roku na rok. To prawda. Ono jest złe. Połowa naszej pracy to jest doszukiwanie się, jaka ustawa w jakim brzmieniu w danym momencie obowiązywała, co jest kompletnym absurdem. Wystarczy porównać prawo z nawet powojenne wcześniej, żeby już nie, herezji tu nie mówić, i prawo przedwojenne. To jest pierwsza rzecz. Druga, na sądy zrzucono mnóstwo obowiązków. Tak jest. To je przydusiło. Natomiast po drodze okazało się, że sądy są jakby same dla siebie, same się rządzą. Mieliśmy pierwszy przykład likwidacji tych sądów najniższego szczebla w niektórych miejscowościach. Jak się okazało, że one były tak silnie związane z terenem, na którym działały. A jak związane, zapytamy. Nie wiemy, tylko chcemy mieć pewność, że sądy będą odpowiadały tak, jak władza wykonawcza, jak władza ustawodawcza. One nie odpowiadają wcale. I jeszcze jest jedno, o czym trzeba wyraźnie powiedzieć. Nikt nie przypomniał, że w 1989 roku wyszła ustawa, na mocy której skrócono 5-letnią wówczas kadencję Sądu Najwyższego. Powołano nowych sędziów. 60% tych sędziów to byli nowi sędziowie, reszta odeszła i nikt w Europie nie krzyczał, że to jest niezgodne ze standardami. Uważano, że miara czasu czy potrzeba rewolucji są takie. Pytanie jest takie, czy ludzie, którzy wybrali obecną władzę, uznają rzeczywiście, że teraz jest ten rewolucyjny moment, kiedy trzeba ruszyć państwo od podstaw, także domagając się od parlamentu przyzwoitego prawa, od sądów sprawnego działania, od rządów konsekwencji w działaniu. Ja szczerze powiem, dzisiaj przeczytałem, no znam akurat trzech panów, trzech prezydentów. Walczą o demokrację. No jeden to trenował demokrację na moich plecach akurat, mówię o prezydencie Wałęsie, siedziałby cicho. Drugi zawetował ustawę o prywatyzacji, siedziałby cicho na Boga. Siedziałby cicho, a nie pouczał ludzi, dlatego że konsekwencje społeczne są zbyt duże. To na koniec. Chcę spytać o pewien intrygujący fenomen. Mamy całą masę przedstawicieli. Pan się nie chce wypowiadać o polityce, więc politykę zostawmy w takim razie na boku. Ale istnieją specjaliści od prawa, którzy kwestionują legalność funkcjonowania w tej chwili Trybunału Konstytucyjnego. Wisi w powietrzu zapowiedź kwestionowania legalności kolejnego Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa. Czy w prawie są w ogóle jakiekolwiek podstawy do takiej postawy? Panie redaktorze, ja nie jestem konstytucjonalista, ale ja powiem jedno. I co do jednej rzeczy jestem pewien. Bardzo chciałbym, może to jest wishful thinking, nie wiem, myślenie życzeniowe, ale ja uważam,
że jeżeli chodzi o kompleksową reformę wymiaru sprawiedliwości, jest absolutnie potrzebny konsensus polityczny. Ja wiem jedno, że jeżeli przedstawiciele władzy, opozycji, poszczególnych partii nie usiądą przy stole i nie spróbują chociaż wypracować wspólnego stanowiska, to jestem niestety pesymistą, a bardzo chciałbym być optymistą. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję Państwu również, a już teraz.